To jest wiadomość od pana Piotra Borowieckiego, sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Serdecznie pozdrawiam dzielną obywatelkę miasta Opola, która swoją wspaniałą postawą daje innym przykład, jak należy walczyć w obronie fundamentów praworządnego państwa i zasad przyzwoitości. Bez waszego, dzielnych obywateli, wsparcia nie dalibyśmy rady przeciwstawić się destrukcji, którą zafundowała nam od listopada 2015 roku obecna władza. Tylko czując wasze wsparcie, czując waszą moc i pozytywne nastawienie do sędziów, pomimo naszej nie zawsze godnej i właściwej postawy i traktowania obywateli często z wyższością, dzięki temu właśnie daliśmy radę. Bardzo serdecznie wam dziękujemy za to ogromne wsparcie. Proszę też przekazać ode mnie ukłony i serdeczne pozdrowienia dla dzielnych obywateli, wolnych ludzi z Opola. Proszę też pozdrowić ode mnie moje dzielne, wspaniałe koleżanki z Justicji, między innymi z sędziów Monikę Ciemięgę i Kasię Kałwak oraz adwokata Jacka Różyckiego. Piotr Borowiecki, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Dziękujemy. Dziękujemy panu sędziemu bardzo.